Aurora, wstawaj. Henryk, co się dzieje? Czemu mnie tak od razu budzi? Cholera jasna, Aurora, bo dzisiaj jest ten sam dzień. A, ten sam dzień, co ja się spotkałam z dziewczynami. No dokładnie, wstawaj. No przecież wstaj, nie musisz dzieć na mnie mordy, nie musisz mi mówić, co mam robić. Ja ci nie mówię, co masz robić. Tylko ja ci mówię, żebyś wstała. Oj, tylko ja ci mówię, żebyś wstała, wiesz o co chodzi? No wiem, o co chodzi, Henryk, ale nie musisz mnie tak budzić, nie musisz się tak na mnie drzeć. No sorry, siostro, nie chciałem. To było tak dla zabawy. Dla zabawy to akurat na pewno. O, widzę, że nasza stara jest. O, hej, mamo. Hej, moje kochanie. Jak tam? O, u mnie zajebiście, a u ciebie, Aurora? I u ciebie, mamo? U mnie też zajebiście. A u ciebie, Aurora? U mnie też zajebiście. Wszyscy u nas mamy zajebiście, nie wiem czemu. Dobra, ja idę dzisiaj z kolegami na pogawędkę. A ty, Aurora, możesz być w domu, albo możesz ewentualnie wychodzić gdzieś z dziewczyną. Jeżeli zechcesz, oczywiście. Właśnie wiem, Henry. Dobra, nie będę o takich pierdołach gadał, bo czas ten leci do przodu. Wyjdę tylko tylnymi drzwiami. Na razie. No. Ciekawy, co mojego syna wzięło, że tak ciągle idzie do kolegów. A nie, wyjdzie sobie pogadać. Być może, ale dobra. Ale że pogadać, to trochę bez sensu. No wiem. Ale dzisiaj z dziewczynami się spotkałam, mamo. O, to powinno się cieszyć. No, bardzo. Idę spać dalej. To idę spać dalej. Gdzie jest Henryk, do cholery? Przecież miał się tutaj niedługo zjawić. No właśnie, stary. Przecież ostatnio ten... O, patrzcie, biegnie. Sorry za spóźnienie. Nic się nie stało, koleś. Właśnie, nic się nie stało. Nie gniewacie się na mnie? Jasne, że nie stało. Skąd taki w ogóle pomysł? No nie wiem, Fabian, tak mi się tak po prostu wydawało. Czy mi przestaniecie lubić, jak się spóźniam? Nie no, Deklu, to nie znaczy, jak się spóźnisz, to nie będziemy już twoimi kolegami. Co nie, Marcin? Oczywiście, Eryk. No dokładnie, widzisz? Widzisz, Henryk? Marcin ma rację. Marcin się jak zwykle ze mną zgadza. No bo to twój najlepszy przyjaciel, tak, Eryk? No właśnie, Fabian. No, żebyś wiedział. Co dzisiaj robimy? Nie wiem, ja słyszałam, że dziewczyny mają najprawdopodobniej w któryś tam gdzieś do parku Taczyńskiego. Wow, i główne to obchodzi. No, one to mają zajebiście. Dlaczego, Olek? No bo wiesz, ładnie tak wyglądają. A ty się zakochujesz w Lenie, co z tego? A ty, Deklu, się zakochujesz w Felinie. Olek! Jeszcze raz taka głupia odzywka, a dostaniesz w mor. Pasuje ci? Nie pasuje. No właśnie. No to po co mówisz, że ja się zakochuję w Felinie? Po prostu, tak dla jaj, żebyś wiedział. Ty jesteś normalny? Nie no, co ty? Stary, przecież ja mówię tylko tak do żartów. Już się bałem, że to na serio mówię. Nieprawda, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem, powinieneś na to wiedzieć, co nie? Oczywiście. Ej, Kornel, co dzisiaj robimy, chłopaki? Właśnie nie wiem, co dzisiaj robimy. Może dzisiaj do parku Taczyńskiego? Przecież o tym przed chwilą powiedziałam. Że co, Olek? Że dziewczyny też idą do parku Taczyńskiego. Wow, to fajnie. Powinny się z tego cieszyć, co nie, Mason? Oczywiście, Kornel. No, widzisz? Takie właśnie życie. Oh. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio się tutaj dzieją jakieś dziwne rzeczy. Jakie ty? No nie wiem, bo słyszeliście coś o imprezie, prawda? A właśnie, miałam coś powiedzieć wam. No, co? Właśnie co? Czy mi się wydaje, czy on coś znowu kombinuje, Henryk? Czy Spider-Man, słuchaj. Co, Joe? Czy... Nie mów, że znowu coś będzie mówił. No, już się boję. Ja tak samo, Spider-Man. Skoro jesteś moim najlepszym przyjacielem, Spider-Man, to może... Nie wiem, czy dziewczyny... Nie wiem, jak poszła dziewczyna ta impreza. Już wam powiem dlaczego. Ja z Masonem i z Joshem oczywiście mówiliśmy sobie, że ten... Znaczy, Josh mi się zapytał, bo mi wszedł do domu. Ja później zadzwoniłem do Masona i później przyszedł na chatę i słuchaj, stary, bo waliłeś w te drzwi jak debil. I ten... Nie wiedziałem, że to tak naprawdę ty walisz w te drzwi. No bo ja sobie myślałam, że ktoś mnie goni. Ale Deklu, kto cię w ogóle goni, co? No nie wiem, kto. Ale pytam się cię, kto ciebie goni. Nikt mnie nie gonił. To po co waliłeś w drzwi jak debil? No bo nie wiem, no. Po prostu, żebyś otworzył.
A walenie takie drzwi, to wiesz, ile te drzwi by kosztowały? Z 250 zł. Albo jeszcze więcej. No, akurat, przepraszam, nie chciałem. Po prostu ja myślałam, że ktoś mnie goni. Ale kto cię w ogóle goni? Patrycja? Twoja dziewczyna? Czy co? Nie, nic. Później ci powiem o tym takie. Dobra, nieważne, nikt mnie nie gonił. To po co mówisz, że ktoś cię goni, jak nikt cię nie goni? No bo po prostu waliłem w te drzwi. Dobra, nie gadajmy o takich pierdołach, bo szkoda czasu. Bo wiecie, siostra wczoraj do mnie zadzwoniła. I co? Fabian, jeszcze nie zaczął. Sorry, nic się nie stało. Ale dobra, słuchajcie mnie teraz. Ciekawe, co on znowu wymyślił. Co nie? No oczywiście, Eryk. Dobra, słuchamy teraz Henryka i nie musimy się wtrącać w jakieś swoje sprawy. Co nie, Eryk? Oczywiście, Mar. No. Dobra. Dajcie mi dokończyć, bo naprawdę się wkurzę zaraz. Siostra do mnie wczoraj zadzwoniła, czyli Aurora, twoja dziewczyna. Ciekawe, co ona chciała. No, w ogóle pytałem jej się, jak poszła im ta impreza. No, i co? Mówiła, że poszła fatalnie. Co? Ona poszła fatalnie? Co? I nie rozumiem. A bo ja do ciebie... Aha, bo ja do ciebie przyszłem, jak Aurora, po tym, jak Aurora do ciebie dzwoni, to ja wszedłem do ciebie do domu, wiesz? I się ci pytałem, jak ta dziewczyna mi poszła ta impreza. I zapytałem ci się, znaczy się, i powiedziałeś, że fatalnie. Tak było. No dokładnie, Josh, bo tak było właśnie, chłopacy. Bo Aurora do mnie dzwoniła i powiedziała, że... impreza poszła fatalnie, czy ja jej się zapytałem, jak ta poszła impreza, powiedziała, że poszła fatalnie. Kurza dupa, serio? Ja nie wierzę. Pewnie ta Frania coś znowu kombinuje. Coś podstępnego, co nie? Oczywiście. Masakra, w ogóle jak można być takim głupim, popieprzonym człowiekiem? No właśnie. Przecież ja bym na jej miejscu nigdy bym tego nie zrobił. No ja też nie. Dobra. Słuchajcie mnie dalej, Trip i wszyscy, bo naprawdę, no, dobra. I Aurora do mnie dzwoniła. Przestańesz tym samym pieprzyć, tylko ja chcę się dowiedzieć, jak to się stało. Dobra, Fabio. Aurora do mnie dzwoniła, pytała mi się, czy jak ta impreza im poszła, powiedziała, że fatalnie, bo Frania coś tam kombinuje i w ogóle. W ogóle chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo Frania chciała na nich donieść. Co chciała zrobić? O, to zaskujemy jej mordę, co nie, Mason? Oczywiście, Kor. No. No i co tam dalej było jeszcze ciekawego? A nic specjalnego, Kor. Tylko mnie słuchaj. Dobra. I ten, słuchajcie. I w ogóle Frania chciała jeszcze nalać na nich poncz. Wiecie, co to jest poncz, prawda? Tak. No to w takim razie powiedz. Napój, Deklu, jakbyś nie chciał wiedzieć. No dokładnie. I to się ma rozumieć. Kolej. Ona chciała nalać na nich poncz? Ale jaja. To trochę się robi dziwne, nie? No oczywiście. Nie wiem, co tam jeszcze ciekawego powiem, ale nic już chyba. Bo jak zasfraniskujemy mordę, to najwyraźniej będzie miała za swoje, co nie? No oczywiście, i tak musisz zrobić, ten chłop. Dokładnie, skujemy jej mordę i dziękuję, do widzenia. Nie będzie się wtrącała w naszej dziewczyny, co nie? Oczywiście. Ej, patrzcie! Ej, co? Ej, czy mi się wydaje, czy idzie Patrycja i Agata? Ciekawe, co one chcą. No, ciekawe. Widzę, że moja dziewczyna idzie z Agatą, więc to chyba najprawdopodobniej coś w imprezie będzie. No, już nie mogę doczekać. Hej, chłopacy. Hej. Słyszeliśmy, że wasza impreza poszła fatalnie. Skąd ty to w ogóle wiedział? No bo Henryk gadał do nas, że wasza impreza poszła fatalnie i no wiecie, jak to jest. A, że chodziło o imprezę. No, właśnie o to w tym chodziło, nie Henryk? Oczywiście, Eryk. No właśnie. W ogóle... Ładnie wyglądacie, dziewczyny. O, dzięki, Marcin. Dzięki. Dobra, Patrycja. Chodź. Już idę. O, hej. Jak tam u was, dziewczyny? O, u nas dobrze. A u ciebie, Mason? U mnie też dobrze, kochani. Ten kochany. Myślałam, że chciałaś powiedzieć kochanie. Nie, nieprawda. Kochana, chciałam tylko powiedzieć. Jesteś taka ładna. O, hej, Agata, jak dawno się nie widzieliśmy. Hej, Kornel, jak tam u ciebie? U mnie zajebiście, Agata, a u ciebie? U mnie też zajebiście.
to super. Wiecie co, jak zanim wyszłem do domu, to też powiedziałem całej rodzinie, że zajebiście u mnie było. I Aurorze. I mojej starej. Aha, spoko. Nie wiedziałem, że macie zajebiście w tej chacie. No bo mamy. Fabian, ty się nie znasz na takich rodzinnych sprawach, że normalnie jakbyś w domu nie był. Wiesz o co chodzi. No o co chodzi. Wiecie co, my idziemy sobie gadać z Patrycją, wy więc możecie sobie coś tam gadać o jakichś tam pierdołach, nie wiem. Chodź Patrycja. Już idę Agata. Na co patrzę? A nic, bo Aurora śpi. O! To bardzo dobrze się składa. Jej stara jest w domu. No, to widać. Widziała nas! Co ty gadasz? Ona widziała do kominka tylko. A, no zapomniałam! Ja też zapomniałam, ale dobra. Słuchaj, ja chciałam coś, naprawdę coś bardzo powiedzieć. Że co? Że naprawdę cię przepraszam. Ale za co? Jezu, kobieto, no jak to za co do cholery? Za to, że mówiłam ci, że jesteś pijana i w ogóle ja naprawdę nie chciałam. To było takie na żarty. Na żarty mówi. A! Chodzi ci o to, że tak mnie wcześniej wyzywałaś. No oczywiście, żebyś wiedziała. Ja cię naprawdę przepraszam i wybaczysz mi? No jasne, że wybacz. Najlepsza przyjaciółka cię zawsze wybaczy. Nie przejmuj się tym. Wszystko będzie dobrze. Dzięki, Agata, poprawiłaś mi bardzo wielki humor. Baraż nie ma za co, Patrycjo. Co się robimy? Nie wiem, może Aurora pójdzie jak się obudzi i pogada sobie z nami o jakichś tam głupotach. A ja właśnie nie wiem. Tylko żeby jej stara się nie dowiedziała, że jest z nami. No, a wiesz, że ona nas podsłuchuje? Ona patrzy do kominko, idiotko. Ej, Patrycjo, no błagam. Nie mów tak do mnie, dobrze? No dobra, tylko ja po ten. A słuchaj, jak byliśmy z dziewczynami jeszcze dzisiaj, to co? To wiesz, że bicie w ryj to był taki od ciebie, to był taki żart. Patrycja, no! Ja myślałam, że to tak naprawdę zrobiłaś. Nieprawda, Agata. Chciałam ci powiedzieć, żebyś się oduczyła tego, jak się wcześniej zachowywałaś. Ale normalnie teraz do ciebie mówię, tak? No, to po co drzesz na mnie ryja? No nie wiem, no po prostu. No po prostu, Agata. Dobra, sorry, ja bardzo wielkie sorry. Wybaczysz mi? Jasne, że wybacz. Mówiłeś to chyba jeszcze, mówisz to jeszcze z drugi raz. No, bo ja chcę, żebyś była moją najlepszą przyjaciółką. Żebyś nie była taka głupia i fałszywa. No dobra, dobra, już nie jestem. Spoko. Chodź się przytul. Spoko. Obiecuję, że tak naprawdę nie będę się już tak zachowywać do ciebie i do innych. Nie, no spoko, Agata. Było, minęło. Teraz gadamy o jakichś tam, nie wiem, o jakichś tam rzeczach, o naszych chłopaków, coś. No w sumie nie wiem. Może gadamy sobie na spokojnie. No dobra, a w ogóle to... To czemu koronel, jak my idziemy, to chciał od ciebie, nie wiem, się zapytać, co u ciebie? Ja właśnie nie wiem, bo Mason też ci się chyba najprawdopodobniej pytał. No bo się pytał i co z tego? Nieważne. Ty to ci później powiem, bo... Albo tam kiedy, nie wiem, nieważne. Co robimy teraz? Nie wiem, może pójdziemy po Aurorę, żeby przyszła? Nie, ona sama przecież przyjdzie. Przecież wiesz, że on jak śpi, to nas słyszy, tak? Bo ma otwarte okno. O. Bo ten... Ja myślałam, że to okno jest zabite dechami. Jakie zabite dechami, Agata? Przecież jakby była rozwalona szyba, to dopiero to by była rozwalona, zabita dechami. Okna. Aha, no tak. Wiem, że okno, jak ktoś komuś rozwali szybę, to zabije komuś tym dechami. No dokładnie. A nie, że w tym momencie mówisz, że nie jest zabita dechami. No przecież zobacz. No przecież widzę, ale tylko ogólnie mówię. Ja już myślałam, że ty mówisz tak na serio. Nie, no co ty? Dobra, to co my teraz robimy? Nie wiem. Idziemy po Aurorę. Przecież Aurora nas chyba ten... Pa, już się budzi, patrz. O, no i dupa, widzi nas. Hej, dziewczyny! I słyszałam, jak tam gadałyście. Ale o czym my gadałyśmy? Właśnie, Aurora. No bo słyszałam, że coś tam mówiliście o chłopaków i takie tam... A, no to jak chcesz, to możesz przyjść na dwór. Właśnie. No to zaraz idę.
Ale jaja, Aurora idzie gadać z nami. Dokładnie. Ciekawe, czy ona już tu idzie. No bo idzie. Hej dziewczyny. O, hej Aurora, już tak szybko wyszłaś z domu? Oczywiście, jeszcze tylko mojej starej powiedziałam, że jak wyjdę z domu, to musiała mi powiedzieć, że jestem z wami. I wiecie, o co chodzi. No wiem, o co chodzi. Słuchajcie, a w ogóle chłopacy coś wiedzieli o imprezie, czy... No właśnie, jak szłam z Patrycją sobie i widziałam chłopaków. Co, nie Patrycja? Oczywiście, Agata. No to chodźmy we trójkę, może spytam, no, może oni coś wiedzą, że nasza impreza poszła fatalnie, bo chłopacy na nich nie byli. No bo nie byli. No właśnie. No to idziemy teraz, chodźcie. No dobra, no to sama się prosiłaś. Ej, chłopaki! Co? Znowu dziewczyny idą. Ciekawe po co znowu. Tym razem z Aurorą. O! Hej! O, to znowu wy, tym razem z Aurorą. No dokładnie. O, cześć Aurora. Hej Fabio. Dawno się nie widzieliśmy, co? Jakie dawno? Przecież niedawno byliśmy na imprezie. A, no to tak. Sorry, nie wiedziałem. No nie wiedziałeś. Hejka Patrycja. Hej, my jesteśmy. Hejka Agata, znowu ty? Hejka Kornel, tak. Zgadza się, chcieliśmy się o coś zapytać. No słuchaj. Ale słuchajcie, dobra, chodźcie. Chodźcie wszyscy. Czy ktoś z was wie o tej coś imprezie, że poszło nam fatalnie? Oczywiście. Tak. Bo gadaliśmy sobie sprzed chwilą z chłopakami, co? O czym znowu, Henryk? No o tym, jak wam wasza impreza poszła. Patrycja, ty nie musisz mnie o takie rzeczy pytać. No spoko, Henryk. Aha, i jeszcze chcę wam powiedzieć, że nie słuchajcie Frani, bo ona coś złego kombinuje. I musicie na nią uważać. No spoko, Aurora. Spoko, spoko. O, hej siostro. Znowu ty. No znowu ja, brat. Dobra, Eryk. Nieważne. Słuchajcie, i nasza impreza poszła fatalnie, bo Frani coś złego kombinuje. Patrycja, a w ogóle co złego kombinuje? No właśnie. No bo sami wiecie, chłopacy. Frania chciała nalać na nas pącz, ale tego w ogóle nie zrobiła. Uff, całe szczęście, bo żeście we dwunastkę byście oblali pączem. Ale to tak naprawdę nie byłyście oblane pączem, bo ona nie chciała wam tego zrobić. Nie, Eryk, ona tak naprawdę chciała na nas donieść. No to akurat to każdy o tym wie, że ona chciała na was donieść. Ale to gówno z tym, nie o takich pierdołach będziemy gadali na ten temat, co nie? No, to jest takie bez sensu życie, że normalnie się zabije, naprawdę. Aurora mi się tutaj nie zabija, bo naprawdę ja cię stracę. I będę sam, rozumiesz? No chyba cię porąbało, dobra. Wiesz, że jesteś moim chłopakiem, Fabian? Właśnie wiem, że jestem i co z tego, Aurora? Nic, tylko żebyś wiedział, o co chodzi, że jestem twoją dziewczyną. No wiem, ale dobra. Nie o takich rzeczach teraz gadamy, Aurora. Gadamy teraz o imprezie, co się tam dzieje. Bo chodzi o to, że ta impreza... Że ta impreza właśnie, ten... Frania chciała na nas donieść. No i wiecie, o co chodzi. Tak, to każdy to wie i nie musi tego samego mówić. Dokładnie. Dobra, tylko tyle chcieliśmy wam powiedzieć. Może mam nadzieję, że to zrozumiecie. Na razie. Nara. Pa, pa. Jak coś, to my już idziemy z dziewczynami na pogawędkę, nara. Dobra, no to ja muszę w takim razie do domu, chłopak. Bo tak naprawdę to moja stara się wkurzy, jest mi tak... Aurora! Co jest, Henryk? Idziemy na chatę? No, możemy. No to chodź. Hej, mamo, wróciliśmy. Hej. O! Witajcie, Henryk i ten Aurora. Czy jeszcze tak długo nie było? Wiesz, mamo, bo ja musiałem gadać z kolegami. No, a ja będę musiała gadać z dziewczyną. A, no a o czym wy gadaliście? O imprezie, że moja siostra poszła na imprezę i mówi, że ta impreza poszła fatalnie. I że mówiła do mnie przez telefon. Co nie, Aurora? Oczywiście, Henryk. No właśnie. Teraz, mamo, idziemy spać, bo jest która? 9:25. Chodź, idziemy spać.